co, witam was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmie. Idziemy za ciosem. Chcieliście wędki trociowe, no to opowiem wam dzisiaj troszeczkę o jakich wędki mamy na tym tak stanie. Jest. Cztery propozycje kijów trociowych, mówię od 200 zł do prawie 700. Zacznijmy od najtańszej propozycji, czyli mamy Cormoran Black Master. Cormoran. Tak jest, kijek 3-metrowy w gramaturze 20-60. Mówię, tak się ustosunkowałem do kijów trociowych, żeby ten dolnik był faktycznie dłuższy. Kije 3-metrowe z racji tego, że przeważnie jak łowimy na rzekach, mamy gdzieś trudny dostęp do wody, to nam lepiej operować taką wędeczką. Wiadomo, są różne gramatory i różne długości, także możecie dokładnie sobie poszukać w wyszukiwarce. Niekoniecznie taka wędka może was też interesować, ale to są takie typowe trociowe, tak 3-metrówki właśnie. Ale to jest, mówię, najtańsza propozycja, fajnie wykonany, cały w korku, z ładnym uchwytem. Nawet w miarę dosyć duże przelotki, choć tutaj też... Dwustopkowe są. Tak, tu są dwustopkowe. Wiadomo, że się przyjęło, że niby na trocie powinny być przelotki większe, z racji tego, że jak mówimy na niskich temperaturach, to nam zamarzają oczka, ale temperatury teraz mamy takie, że raczej się nic nie powinno działać. Taki jak wygląda, możemy go pokazać bliżej. Sezon trociowy w pełni, już widzę, dokładnie, jakieś trocie popadały u nas, widzę po wodach, także widzę po Facebooku, że łowią. Mówię. Także jakbyście byli zainteresowani. Fajny, no kijek fajny, mówię, przede wszystkim tak, długi dolnik, troszkę większe przelotki, kij też nie może być za bardzo lejący, nawet przy takiej gramaturze, gramatura 20-60, wędeczka musi być w miarę mocna, progresywna, możemy pokazać jak ona się ugina, nie, troszkę długa, zobaczymy czy nas będzie tak widać, ale one wszystkie powinny pracować w miarę dokładnie, w miarę głęboko. Zobaczcie, głęboka praca. Tak, wiemy teraz te trocie pierwsze, czyli z tego zimowego okresu, też po takiej długiej drodze, też jak płyną na tarło, to one nie są takie mocne strasznie, ale potrafią. Potrafią, no też potrafią w wodach trociowych może się też trafić na przykład łosoś, nie? Przecież jest jakiś jeszcze tam gdzieś jest, dokładnie. Także nie wiadomo co przywali, także musi być ta moc, nie? Najtańsza propozycja, 194 zł w tym momencie u nas na sklepie Cormoran Black Master. Fajno. Fajny kijek, dobra. Fajny. Teraz damy następnego. Pójdziemy za koleją. Następny mamy wędkę z Dama. Tu już mamy serii Nanoflex Pro. Tu mamy kijka troszkę mocniejszego, bo tu mamy znowu 3-metrówkę, ale 30-80 gram. Też na korku, na długim dolniku. Zobaczcie, tak to wygląda. Pianka Ewa tutaj. Dolnik też długi. Dolnik długi, dokładnie. No, mamy taki, faktycznie ma wystawać poza łokieć. Przelotki tutaj są jednostopkowe. Tutaj jednostopkowe. Też wielkie. Dokładnie pokażemy, jak też pracuje. Też kijek, tu ogromny zapas mocy jest, takiej gramaturze, że tu można kija naprawdę czuć, że jest sztywniejszy, bo sztywniejszy. 30-80 troszkę więcej, ale też mówię, czy łowimy na jakieś duże blachy. Wizualnie ładny kij, Wizualnie ładny, bardzo mocny, także myślę, że spełni oczekiwania wędeczki na trocie. Fajnie wykonany. I też ten Nanoflex, mówię, tak samo jak w ogóle wszystkie inne wędki występują w różnych gramaturach. I on nawet występuje w różnych gramaturach, ale w takiej samej długości akurat, że tak powiem, tej gramatury tam gdzieś do 50. Czyli można dobrać pod siebie, pod można, przynęty, dokładnie, faktycznie. Dokładnie, jasna sprawa. Fajnie jest też na pewno na ryb jechać rodziną, gdzieś sobie mocniejszą i słabszą i wymieniać się wędkami, nie? No, tak jest, można tak zrobić, dokładnie. To mamy drugą propozycję i teraz tak, teraz mamy trzecią, czyli mamy Lexę z Dajwy. Dajwa, tak? Tak jest, tu mamy Lexę. To mówię, no praktycznie wszystko mamy w 3 metrach. Lexa jest, tutaj znowu jest 30-60. Akurat tu mamy wszystkie wędki w korku, choć tu mała różnica, że tu jest delikatnie ten koreczek podzielony. Tak to wygląda. Zahaczanie. Dokładnie. Stawa. Tu już troszeczkę drożej, bo tam jest około 400 coś złotych. Nanoflex był 300, chyba nawet 300, teraz jest równo, chyba 300, 304 złote. Tutaj też mówię takie akcje. No faktycznie, żeby ten kij był taki bardziej paraboliczny, w miarę mocny, ta akcja nam też musi trzymać tą rybę. Długość wydaje mi się ze względu na to, jak, że tak powiem, z trudnego terenu chcielibyśmy troszeczkę, nie, dalej rzucać, to też nam to 3 metry robi różnicę. Nie mówię, że nie wolno używać wędek 2,70, bo też może być, jak jest lepszy dostęp do wody, wędka 2,70 też się nada, ale gdzieś faktycznie od 2,70 dla mnie w górę pod troć. Tu przelotki jednostopkowe tak samo. Super, super kijek. Ten jest też bardzo, bardzo fajny. Myślę, że tak też dużo, chyba nie ma co powiedzieć, takie główne cechy, czyli kija, jaka akcja, dolnik troszkę dłuższy,
I tu mamy najdroższą propozycję, czyli mamy Beastmastera Shimano. Klasyka gatunku, nie? Tak jest. Myślę, że serię każdy zna. Tutaj jest znowu 3-metrowy kij, ale tutaj jest 21,56 gramatura. Czyli już fajny taki... dolnik, tutaj już mamy dzielony, też korkowy, ale dzielony. No, powiem Ci, że ten kij tak w ręce już fajnie siedzi, nie? Beastmaster. No, klasyka gatunku, nie? Jednak wędki chyba Shimano, taka jedna z mocniejszych wędek właśnie. Tak jest, dokładnie. Tutaj dałem gramaturę 21,56, mówię, jest trochę mocniejsza, ale ona ma na tyle zapasu mocy i na tyle ładnie pracuje, że spokojnie wystarczy. No. Dokładnie, wszystkie ładnie idą głęboko, także... Przelotka tutaj ta pierwsza, dwustopkowa, nie? Dwustopkowa, fajnie dokładnie. Zrobiona, także pierwsza naprawdę... jest mocniona, resztę mamy na jednostopkach. Także jest to... Przelotki widać, Fuji. Że te przelotki Fuji są troszeczkę inaczej skonstruowane niż te. Tak, dokładnie. Wcześniejszy. To mieliśmy tylko... Tą pierwszą wędkę, Cormoran, nie? Tak, Cormoran. Cormoran znowu... tylko pod dwustopkową, a tutaj mamy wszystkie pojedyncze. Tak, nie? Dokładnie, dokładnie. Także... Ja myślę, że takie cztery kijki do budżetu tam do 700 zł od prawie niecałych 200. Myślę, że cztery fajne propozycje od nas. A jest tych wędek jeszcze w miarę, nie? Naprawdę jest bardzo dużo. Mówię, szukać wędek gdzieś tak w takiej gramaturze, w takiej długości mamy naprawdę masę i ja mówię, ja wybrałem coś takiego, co myślę, że powinno się fajnie sprzedawać i powinno fajnie współpracować, więc... Fajny koreczek, nie? Korek fajny. To już nawet widać troszkę różnicę między tymi. No, każda ma inny korek, taki odcinek tych koreków jest każdy inny praktycznie. No to bym chciał, jakbym miał na troć, to powiem Ci... No ja z Shimano na przykład jest upodobany, nie? Jasne. Myślę, że można kupować, no i próbować coś to dokładnie. Troć, jest sezon trociowy, także jak najbardziej... Myślę, że wszczeliśmy się w punkt, jak i zarówno cenowo. Wędeczki fajne, ja bym od nas takie coś zaproponował, takie cztery sztuki. Także zachęcamy do subskrypcji kanału, myślę, że w nowym sezonie będzie się coś działo, niedługo nad wodę, ja czekam na kropy, zobaczcie, jesteśmy tutaj właśnie na Łososińce, jak ta woda podniesiona. Delikatnie tak, po wczoraj się pogodzie troszkę duża, ale mówię, już niedługo można będzie startować i spróbować nawet tutaj też, mówię. Też jakiś pstrąg jest, więc jak dla mnie... No byliśmy, udało się jakieś kleniki połowić, także... No, dokładnie. Strąga akurat nie było, no ale wtedy trafiliśmy na niżówę. Myślę, że jeszcze wszystko przed nami. Jasne. Próbować i odkrywać coraz to nowe rzeki, no, nowe zakamarki. Dokładnie. Także chyba tyle, nie? Zachęcamy do kupna. Jak ktoś coś by chciał sprawdzić więcej, któryś z tych modeli, to możemy jeszcze coś więcej powiedzieć. Jeżeli jesteście coś zainteresowani bardziej tutaj, to możecie dzwonić na sklep. Dokładnie, dzwonić czy pisać pewnie, jasne. Także tyle. 5.